Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj kolejna rozmowa z profesorem Adamem Wielomskim. Witam serdecznie ponownie na naszych falach. Dzień dobry, witam zarówno Ciebie, a przede wszystkim tych, którzy nas oglądają i słuchają. Lub podsłuchują, bo też tacy pewnie są. Zapraszam jak zawsze do udostępniania, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo. A dzisiaj temat troszkę mniej bieżący, raczej wchodzimy na wyższy poziom ogólności, ale tych odniesień do dnia dzisiejszego pewnie trochę się pojawi, bo chodzi o imperializm niemiecki. Jesteśmy teraz bombardowani pewnego rodzaju informacjami, jaka to zła i imperialna jest Rosja. Ja nie przeczę, że obserwując historię Rosji, dzisiejszą politykę Rosji, no Rosjanie mają chyba takiego imperialnego ducha, to nawet mówił kiedyś o tym świętej pamięci profesor Wieczorkiewicz, no ale czy Germanie, jak to mówił mój German, miałem takiego zabawnego germanistę w liceum, serdecznie pozdrawiam, jeśli może nas ogląda, który zawsze o Niemcach mówił nasi zachodni najeźdźcy. I właśnie, czy nasi zachodni najeźdźcy przypadkiem nie mają w sobie też tego imperialnego ducha i co więcej, to nie tylko, że mają ducha, ale oni to starają się cały czas wdrażać w czyn, no bo już z tym imperializmem się spotkaliśmy w naszej historii parokrotnie. No tak, obydwa narody nasze sąsiednie, wschodni i zachodni, charakteryzuje wspólna cecha. Przy wszystkich oczywiście gigantycznych różnicach kulturowych, cywilnych i tak dalej, a mianowicie obydwa te narody nigdy nie myślały i chyba nie umieją myśleć w kategoriach państwa narodowego. Dlatego, że bym powiedział, nigdy w swojej historii tak naprawdę tego państwa narodowego obydwa nie miały. Dlatego, że Rosja, można powiedzieć, państwem narodowym to gdzieś tam była dawno, dawno temu, jak było księstwo moskiewskie i jednoczyło ziemię ruskie. Potem, kiedy rozpoczął się cały podbój, prawda, czy zajmowanie, trudno nawet nazwać podbojem, Syberii, Azji Środkowej i tak dalej, no to przekształciło się w natury rzeczy państwo wielonarodowe, któremu próbowano nadać dosyć kulawą, bym powiedział, symbolikę imperialną. Dlaczego kulawą, może warto powiedzieć? Dlatego, że wszyscy imperiolodzy, że się tak wyrażę, czyli badacze imperiów, twierdzą, że prawdziwe imperium musi posiadać religię, ideologię uniwersalną na cały świat. Rosja nigdy takiej ideologii czy misji nie stworzyła. Na przykład jeśli spojrzymy sobie na Trzeci Rzym, czy na jakiś rosyjski mir i tak dalej, to są, bym powiedział, takie idee przeznaczone dla ludów prawosławnych bardziej niż uniwersalne. Na przykład no, dla Portugalczyka czy dla Hiszpana te idee w żaden sposób nie są przeznaczone. Nawet dla Polaka nie za bardzo, bo nie jesteśmy prawosławni, prawda? I byliśmy traktowani nawet pośród sławianofilów jako zdrajcy. Z drugiej strony Niemcy mają bardzo podobnie, dlatego że też nigdy nie stworzyły państwa narodowego. Zawsze myślały kategoriami gdzieś średniowiecznego imperium wielonarodowego. Z jednej strony, w skład którego wchodzili na przykład, nie wiem, Czesi, Norwegowie, Duńczycy, Holendrzy, Burgundczycy, prawda, i tak dalej. A ostatecznie nie stworzyli również państwa narodowego, dlatego że pamiętajmy państwo pamiętajcie, że właściwie no, Bismarck stworzył nie tyle państwo narodowe, co powiększone Prusy. Powiększone przede wszystkim o tereny protestanckie, nie włączył Austrii i wielu innych terenów niemieckojęzycznych i tak naprawdę w dziejach Niemiec był tylko jeden krótki moment stworzenia państwa narodowego, a mianowicie jest to moment, w którym Adolf Hitler po Monachium zajmuje Sudety, wcześniej zajmuje jeszcze, prawda, Austrię.
Austrię i tworzy, bym powiedział, Zjednoczone Państwo Narodowe przez moment, bo rozpoczynając już wojnę w 1939 roku, znów wkracza, bym powiedział, w tradycję z kolei imperialną, a więc nie państwa narodowego. Także obydwa nasi wielcy sąsiedzi, wielcy politycznie, militarnie i tak dalej, nie myślą w kategorii państwa narodowego i to oczywiście obydwa te systemy do siebie upodabnia. Niemcy również, zresztą ich idea imperialna też jest kulawa, podobnie jak i rosyjska, dlatego że też nie jest przeznaczona dla całego świata. Dlatego, że jest to, najpierw była idea imperialna tylko i wyłącznie chrześcijańska i cesarza chrześcijańskiego, a potem zaczęła się ona łączyć tylko i wyłącznie z ludami niemieckojęzycznymi, czy czasami szerzej germańskimi. I była to idea podboju przez te ludy pozostałego świata, a właściwie nawet jego części, ponieważ Niemcy nigdy nie posiadały potencjału, żeby zapanować nad całym światem. Dlatego raczej była tam koncepcja tak zwanych, to się nazywa Großraumy po niemiecku, czyli wielkich przestrzeni. No i świat miał być podzielony na kilka takich wielkich przestrzeni, typu Europa niemiecka, włoskie, Morze Śródziemne, prawda, z przyległościami, rosyjskie gdzieś tam, prawda, imperium na wschodzie, japońskie czy chińskie gdzieś tam, prawda, w dalekiej Azji, amerykańskie, w Amerykach obydwu, doktryna Monroe, czy angielskie w postaci imperium kolonialnego. Tak, można no, półimperialne idee, ale za każdym razem mamy tu jakąś wizję no, czegoś większego niż państwo narodowe, także ta cecha występuje. Warto zwrócić uwagę, że w Niemczech imperializm, o czym w Polsce się chyba mało pamięta, ma również bardzo mocne podstawy nie tylko o charakterze ideologicznym, ale ma również bardzo mocne podstawy o charakterze ekonomicznym. To jest coś, czego w Polsce się trochę nie rozumie. Dlatego, że Niemcy, kiedy przeszły opóźniony, ale bardzo przyspieszony proces ekonomicznej modernizacji i uprzemysłowienia w XIX wieku, przeprowadziły to uprzemysłowienie w sposób, bym powiedział, ja nie wiem czy wadliwy, ale nieproporcjonalny, może użyjmy takiego określenia. To znaczy Niemcy rozwinęły w drugiej połowie XIX wieku olbrzymi przemysł przemysł metalurgiczny, który dzisiaj jest na przykład dalej metalurgiczny, ale również samochodowy, przemysł chemiczny, prawda, i tak dalej. I to powodowało, że przemysł ten wytwarzał wielokrotnie więcej produktów, niż mogła wchłonąć to niemiecka gospodarka. Dlatego przemysł ten potrzebował rynków eksportowych, a więc imperium, gdzie nie będzie granic celnych. Z drugiej strony niemiecka gospodarka jest, bym powiedział, niedorozwinięta była w innych branżach związanych z przemysłem na przykład spożywczym czy lekkim, prawda? I tutaj z kolei potrzebowała tanich surowców, tanich produktów rolnych, na przykład z Europy Środkowo-Wschodniej, co w sumie stworzyło koncepcję, czyli Europę Środkowo-Wschodnią pod egidą Niemiec, gdzie Niemcy będą eksportować swoje produkty przemysłowe, a importować żywność, zboża, taniego robotnika, niewykwalifikowanego i tak dalej. A w okresie II wojny światowej stworzyło całą doktrynę Lebensraumu, prawda, niemieckiego i niemieckiego tej Großraumu, czyli wielkiej przestrzeni europejskiej czy na wschodzie, tak właściwie mamy dwie wersje tutaj w III Rzeszy tego, gdzie będzie, że tak powiem, eksportowane nadwyżki swoje produkcji materiałów ciężkich, przemysłu ciężkiego, a importowany właśnie tani robotnik i importowane produkty żywnościowe. Można powiedzieć, że trzecią odsłoną, ostatnią tego niemieckiego imperium wynikającego właśnie ze struktury gospodarki jest Unia Europejska. Dlatego, że istotą Unii Europejskiej oczywiście nie jest już podbój, taki militarny, jak to było w pierwszej, a szczególnie w II wojnie światowej, który się Niemcom nie udał absolutnie kompletnie, tylko jego istotą jest Unia Celna i stworzenie wspólnej struktury, bym powiedział, ekonomicznej, gdzie Niemcy będą mogły na całą Europę wysyłać swoje produkty przemysłu ciężkiego i chemicznego, w zamian importując właśnie robotników,
Tyle, że jest częstokroć wykwalifikowanych dla swojego przemysłu i importując różnego rodzaju, nazwijmy to, produkty alimentacyjne i tak dalej. Także ta struktura, bym powiedział, wynikała, o ile wynikała w średniowieczu z, nazwijmy to, pewnej ideologizacji, nazwijmy tak nieładnie, chrześcijaństwa i chęci zwiększenia swojego panowania i ilości ziemi poddanych przez niemieckich feudałów, o tyle od drugiej połowy XIX wieku wiąże się z nieproporcjonalnym, nieharmonijnym uprzemysłowieniem, które spowodowało, że Niemcy posiadają, bym powiedział, w tej chwili największą gospodarkę opartą o przemysł ciężki. W czasach, kiedy tam się pojawiła, nie wiem jak Schwab nazywa, Klaus Schwab, czwarta rewolucja przemysłowa, Niemcy słabo w nią weszły. One są cały czas w trzeciej rewolucji przemysłowej w przemyśle ciężkim. No i potrzebują dlatego swojego przemysłu chemicznego, metalurgicznego i samochodowego znaleźć rynki zbytu. I to powoduje, że Niemcy nie tylko nie mają tradycji myślenia w kategoriach państwa narodowego, ale jakby struktura ich gospodarcza, w jakiś sposób można powiedzieć wadliwa, co tu dużo mówić, powoduje, że nawet gdyby chcieli, to nie mogą tak myśleć, bo inaczej po prostu będzie groziła im recesja. No to jest właśnie ciekawe, że jednak teraz Niemcy znajdują się w ogonie, no ale jednak dominują w Unii Europejskiej. Czy ta Unia Europejska może stać się teraz takim zaczynem nowego niemieckiego imperializmu, czy jednak głównym wektorem dla jakichś neoimperialistów niemieckich będzie raczej próba zerwania się ze smyczy amerykańskiej, no bo po II wojnie światowej różne oznaki niemieckiego tego militaryzmu w ramach polityki denazyfikacji, demilitaryzacji, tam te 4D zostały zlikwidowane. Na przykład zlikwidowano w końcu państwo pruskie w 1945 roku. No i Niemcy znalazły się na kolejne lata, najpierw podzielone, a potem już zjednoczone, no ale mimo wszystko pod kontrolą głównie amerykańską, no, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę wojskową. I czy to raczej będzie ten wektor i będzie próba podjęcia współdziałania, no choćby nawet z tą znienawidzoną teraz przez wszystkich Rosją? Ja bym powiedział tak. Kwestia hegemonii amerykańskiej, szczególnie militarnej, podporządkowania politycznego Republiki Federalnej Niemiec Stanów Zjednoczonych ma dwa aspekty. To znaczy jest ten aspekt, który my często w Polsce wałkujemy, to znaczy podporządkowania i częstokroć z tego się pojawia nawet takie jakby, no, jakie biedne Niemcy, prawda, okupowane przez Amerykanów. Jak się spojrzy na ten problem, jak patrzą na to sami Niemcy, to ja bym powiedział, oni tu nie mają wcale takiego krytycznego stanowiska do tego. Szczególnie to, że tak powiem, poparcie tego projektu zawsze przez całe dziesięciolecia reprezentowała i dalej reprezentuje niemiecka CDU-CSU. Szczególnie CDU. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście niemiecka zależność polityczno-militarna i w sferze obronnej od Stanów Zjednoczonych jest znacząca. To ogranicza w jakiś sposób niemieckie możliwości manewrowania na arenie międzynarodowej, ale z drugiej strony ma to pewne również swoje zalety. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy w okresie powojennym, no, nie musiały aż tak mocno inwestować, prawda, w siły zbrojne, bo tutaj Amerykanie stanowili ten parasol. W zamian za to mogli inwestować czy to w rozwój przemysłu, czy to w ulubione, że tak powiem, dla niemieckiego obywatela państwo socjalne. Dlatego nieposiadanie, bym powiedział, silnej armii i bycie pod parasolem amerykańskim, no, miało, jakby to powiedział Lech Wałęsa, plusy dodatnie i plusy ujemne. Plusem ujemnym właśnie był ten brak możliwości, no, samodzielnego funkcjonowania na arenie międzynarodowej, ale plusem dodatnim było to, że Niemcy po prostu mogły ograniczać swoje wydatki wojskowe i przeznaczać te pieniądze na coś innego. Widać szczególnie, że CDU zawsze ten kierunek prezentowała i nie jest to przypadek, że w obliczu w tej chwili wydarzeń, które się dzieją, prawda, w stosunkach niemiecko-rosyjskich i niemiecko-ukraińskich, CDU wydarzyło
wydaje się popierać stanowisko amerykańskie, prawda, w tej kwestii, czyli stanowisko antyrosyjskie. SPD nigdy nie była w ten sposób nastawiona, dlatego że paradoksalnie SPD, głosząca jakiś tam bardziej kosmopolityzm w stosunku do chadeków, można powiedzieć, tutaj bardziej reprezentowała takie niemieckie tradycyjne stanowisko, że Niemcy mają swoje odrębne interesy i prezentowała właśnie, zauważmy, całą politykę, tak zwaną Ostpolitik, prawda, już tam od lat 70. i koncepcję jakby no odłączania się, można powiedzieć, delikatnego od amerykańskiego parasola ochronnego, a w zamian za to w SPD, prawda, chciała zbliżenia w kierunku wschodu i również zbliżenia z Rosją. Tutaj do tego moim zdaniem warto również zwrócić, szczególnie w aspekcie dzisiejszych dyskusji dotyczących polityki niemieckiej wobec Rosji, uwagę na jedną rzecz, a mianowicie taką, że CDU reprezentuje, bym powiedział, nieco inne myślenie ekonomiczne. Dlatego, że CDU, oczywiście będąc związana z całym tym przemysłem ciężkim, równocześnie opierając się na Stanach Zjednoczonych, no wyraźnie chciałaby niemiecką gospodarkę, nazwijmy to w ten sposób, zmodernizować ku czwartej rewolucji przemysłowej, czyli ku elektronice, gospodarce cyfrowej i tak dalej. Stąd też CDU, co jest ciekawe, popiera różnego rodzaju projekty radykalne, jakichś tam ekologistów, walki z klimatem i tak dalej. A jak sobie spojrzymy na SPD, co widać po polityce dzisiejszego kanclerza Olafa Scholza, jest to właśnie inaczej. SPD zdecydowanie, w moim przekonaniu, popiera tą gospodarkę trzeciej rewolucji przemysłowej, opartej o przemysł ciężki, w tradycyjnej, można powiedzieć, która potrzebuje tanich surowców typu gaz i ropa, które może zakupić w Rosji. Stąd też jest wyraźna, bym powiedział, tutaj wolta w stosunku do amerykańskiego hegemona w kierunku no, własnych stosunków bilateralnych niemiecko-rosyjskich, które się niekoniecznie muszą Stanom Zjednoczonym podobać. Dlaczego tak jest? Ja bym powiedział tak, myślę, że rozwiązanie tego jest po części w odmiennych strukturach, dlatego że podstawę elektoratu SPD od zawsze stanowił, kiedyś to się ładnie nazywało, proletariat fabryczny. Dzisiaj oczywiście nie używamy tego słowa, czyli mówimy o robotnikach ciężkiego przemysłu. I mówiąc wprost, po tej, nazwijmy to, czwartej rewolucji przemysłowej, no tego elektoratu tradycyjnego SPD po prostu stałoby się, znaczy znacząco zostałby zredukowany. I to mogłoby ograniczyć również możliwości SPD, jeśli chodzi o możliwości wyborcze. Stąd jest obrona tej prawda, trzeciej rewolucji przemysłowej opartej, cały czas używamy pojęć Klausa Schwaba, opartej o przemysł ciężki. To zaś wymusza na SPD politykę mniej czy bardziej prorosyjską, dlatego że no, skądś trzeba ten gaz ziemny i tą ropę naftową, a szczególnie gaz ziemny wziąć, prawda? Zauważmy, ja zauważyłem ciekawą rzecz, a mianowicie w różnych książkach Klausa Schwaba, na przykład w książce, którą tutaj mam pod ręką i pokażę, bo się ostatnio po polsku ukazało, Kapitalizm interesariusz. Tam jest właśnie ciekawa rzecz. Klaus Schwab zawsze stawia na, z jednej strony CDU, z drugiej strony na zielonych. Dlaczego? Dlatego, że uważa, że to są właśnie te siły polityczne w Niemczech, które reprezentują czwartą rewolucję przemysłową opartą właśnie przede wszystkim cyfrową, a nie tą, która zanieczyszcza środowisko, ponieważ jakby no i nigdy nie zwracał specjalnie uwagi na SPD, dlatego że SPD reprezentuje, można powiedzieć, denializm klimatyczny, mniej czy bardziej otwarty, czyli reprezentuje stanowisko, że najważniejszy jest ciężki przemysł, dlatego że tam jest po prostu elektorat SPD. No i to jakby to i stąd wynika wyraźna różnica w koncepcji stosunków międzynarodowych pomiędzy obydwoma partiami. I zauważmy, że nawet dzisiaj, kiedy mamy rząd koalicyjny SPD z zielonymi, zieloni prezentują bardzo radykalne stanowisko antyrosyjskie, motywowane bardzo prostą rzeczą. To jest to samo, co w Polsce propaguje partia Razem. Odejdźmy od gazu rosyjskiego, odejdźmy od ropy rosyjskiej, więc bojkotujmy, ale to jest tylko pretekst.
Dlatego, że jak nie będzie gazu i ropy rosyjskiej, to wszystko będą drogie surowce sprowadzane z gdzieś tam z dalekich krajów, to wtedy będzie się bardziej opłaciło wejść na zieloną ekonomię. Czyli wszystkie te, bym powiedział, klimatyczne teorie wprowadzać w życie, co oczywiście spowoduje drastyczny wzrost kosztów. I zarówno, bym powiedział, to preferowane przez Klausa Schwaba zieloni, jak i chadecy z CDU reprezentują ten kierunek, podczas kiedy SPD reprezentuje, to bym powiedział, tradycyjny ciężki przemysł. I charakterystyczna jest rzecz taka, że Klaus Schwab o SPD prawie nie wspomina nigdy w swoich pracach. Jak sobie weźmiemy również listę osób, które tam polityków, które na różnych kursach, bym powiedział, Schwaba i Schwabistów, te kursy, na które uczęszczały, na różne tam ich stypendia i tak dalej, to zobaczymy, że tam w ogóle nie ma polityków SPD. Tam są zieloni i chadecy. Także można powiedzieć, że ten kierunek zielono-chadecki, antyrosyjski, on się równocześnie łączy z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi i łączy się z niechęcią do Rosji, dlatego że trzeba wyeliminować te surowce, które zanieczyszczają środowisko. Podczas kiedy SPD jest właśnie dlatego prorosyjska, ponieważ reprezentuje tą część niemieckiej gospodarki i przemysłu, która chce produkować chemię, chce produkować samochody, chce produkować metalurgię, czyli tradycyjny przemysł ciężki. Stąd jest to rozbicie, które w tej chwili widzimy w niemieckim systemie partyjnym. No, to rozbicie nie od dziś obserwujemy. Natomiast jeszcze jeden ważny wątek, który należałoby poruszyć w takim razie. Jakie miejsce w tym wszystkim dzisiaj zajmuje Polska? Bo jak to by wyglądało w historii? No to mniej więcej wiemy, że tam nas próbowali wynarodowić. Potem nie udało się wynarodowić, no to najlepiej już. Potem przyszedł taki Austriak i stwierdził, że najlepiej będzie wystrzelać. A jaka jest recepta? Wygłosił słynną formułę: germanizować można ziemię, ale nie można germanizować ludzi. No właśnie, a jak to widzą dzisiaj Niemcy, rozwiązanie kwestii polskiej? To znaczy, ja powiem tak, zacznę może najpierw od takiej osobistego wspomnienia. A mianowicie były kiedyś razem z żoną poszliśmy sobie w Berlinie do takiej placówki, która się nazywa Bibliothek des Konservatismus, czyli biblioteka konserwatywna. Pamiętam tą przyjął nas tam, chociaż nie byliśmy zapowiedziani, wicedyrektor biblioteki. Rozmawialiśmy z nim ze 2 godziny. No i przedstawił nam wtedy taką wizję, że pomiędzy Moskwą a Berlinem nic nie ma. To znaczy, wszystko, co się dzieje pomiędzy w Europie Środkowo-Wschodniej są, że tak powiem, wynikiem ustaleń pomiędzy Moskwą i Berlinem. A pamiętam, że wtedy mnie to dosyć mocno ubodło, tak jako Polaka w dumie narodowej, ale dość długo o tym myślałem i stwierdziłem, że no, to nie jest tak do końca nieprawdziwe, mimo że nam się to bardzo nie podoba, prawda, jak to zostanie w ten sposób sformułowane. Ale rzeczywiście w Niemczech tak ta kwestia jest widziana, dlatego że są jakby dwa, nazwijmy to takie imperialne ośrodki, czyli Berlin i Moskwa. I oprócz tego pomiędzy jest anarchiczny, bym powiedział, burz małych i średnich państwek, który trzeba uporządkować, a uporządkować go powinna, bym powiedział, międzymocarstwowa tych dwóch mocarstw, prawda, porozumienie. Zresztą Niemcy w czasie rządów Angeli Merkel to realizowały. Ja pamiętam, było takie spotkanie Angeli Merkel chyba z Miedwiediewem jako premierem parę lat temu, po którym chodziły po prasie różne ustalenia, że doszło do porozumienia w postaci takiej, że granica wpływów jest na Bugu, to znaczy Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, te kraje, które nazwijmy to postradzieckie, znaczy post Układu Warszawskiego, czy postsocjalistyczne, które weszły do NATO, są gdzieś, prawda, w kręgu zainteresowań wpływów niemieckich, a te, które są typu Ukraina, Białoruś, prawda, są w kręgu zainteresowań wpływów rosyjskich. Także taki zdecydowanie podział istnieje. Niemcy próbowały to w pewnym momencie za Angeli Merkel naruszyć, współuczestnicząc w rewolucji na Majdanie.
W odróżnieniu od CIA, która się już pochwaliła, ile pieniędzy zainwestowała w rewolucję w Majdan, Niemcy się chyba nie pochwalili po dzień dzisiejszy, ale też były to niezłe kwoty. Z tym, że niemieckie wpływy na Ukrainie, początkowo duże, zostały zredukowane. Dlaczego? Dlatego, że proniemieccy politycy na Ukrainie to był Kliczko i Tymoszenko. I Kliczko został merem Kijowa, co oznacza jednakże pewną marginalizację polityczną, bo jakby z polityki parlamentarnej, rządowej przeszedł do polityki samorządowej. To oczywiście każdy powie, że to jest dobre miejsce do walki potem gdzieś tam o prezydenturę, no ale Kliczko się nigdy na nią nie patrząc na realia polskie, to Polska, kiedyś to tak, było bardzo tak. Dobre. Bardzo dobry punkt wyjściowy. Tak. Tymoszenko została, bym powiedział, wyeliminowana ze sceny politycznej i obydwoje ci politycy zostali wyeliminowani przez polityków proamerykańskich, prawda? Co ostatecznie spowodowało, że Niemcy w tej chwili nie mają po prostu na Ukrainie swoich, znaczy interesy to może by mieli, ale nie posiadają na Ukrainie swojej znaczącej reprezentacji politycznej, nazwijmy to w ten sposób obozu proniemieckiego, co naturalnie powoduje, że z punktu widzenia niemieckiej polityki Ukraina jest krajem mniej cennym. Są one chętne, co widać w polityce kanclerza Olafa Scholza, są one chętne uznać to, że Ukraina jest strefą wpływów rosyjskich. Tak to wygląda. Myślę, że gdyby Tymoszenko dzisiaj była prezydentem, to mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej. A z kolei gdyby Tymoszenko była prezydentem, to być może Amerykanie wcale nie byliby tak bardzo zainteresowani, prawda, Ukrainą. Także powiedziałbym w ten sposób, że obydwie po tym, bym powiedział, pewnym błędzie politycznym, który w moim przekonaniu zrobiła Angela Merkel na Ukrainie, podważając to porozumienie o strefach wpływów, no w tej chwili Niemcy wróciły do tego podziału, że strefa wpływów jest dzielona na Bugu. To oczywiście wymaga pewnych, bym powiedział, znaczących rewolucji politycznych, to znaczy z jednej strony no, Rosja musi pokonać Ukrainę, której władze są wyjątkowo proamerykańskie. No a tutaj w Polsce musi zostać przede wszystkim no, proamerykański rząd Prawa i Sprawiedliwości zlikwidowany i wprowadzony w to miejsce rząd Koalicji Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem. Przy czym ministrem spraw zagranicznych nie może być prawdopodobnie Radosław Sikorski, który reprezentuje tą opcję atlantycką. Oczywiście, gdyby w Niemczech przestał być kanclerzem Olaf Scholz i doszliby chadecy, to prawdopodobnie uznano by, że będzie tutaj jakieś kondominium, nazwijmy to w ten sposób, niemiecko-amerykańskie. Także ja tak widzę w tej chwili te niemieckie plany, dlatego że w niemiecko-rosyjskie plany wyraźnie włączyli się Amerykanie, tworząc tutaj całą tą koncepcję Międzymorza, prawda? Która to koncepcja w amerykańskich planach geopolitycznych moim zdaniem ma charakter czysto negatywny. To znaczy, o ile Rosja, Niemcy mają tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej olbrzymie interesy natury politycznej, gospodarczej, Chiny mają jeszcze ten wielki interes, zresztą razem z Rosją, z Niemcami, z Francją, żeby przeprowadzić nowy jedwabny szlak, czyli jakby są tutaj olbrzymie, że tak powiem, interesy ekonomiczne tych państw, o tyle interes amerykański w Europie Środkowo-Wschodniej moim zdaniem ma charakter negatywny. To znaczy, Amerykanie jako tacy nie mają tutaj znaczącego interesu. Ich znaczący interes to jest tylko taki, żeby ten nowy jedwabny szlak nie powstał i tutaj zrobić, bym powiedział, taką wielką szpilę w środek, prawda, w postaci Trójmorza, żeby rozdzielić Francję i Niemcy z jednej strony od Rosji i Chin z drugiej strony. Także w tej chwili amerykańskie, w moim przekonaniu, plany mają charakter negatywny. To oznacza, że jakby ta Międzymorze będzie pompowane i wspierane z jednej strony, ale z drugiej strony, ponieważ nie mają tutaj moim zdaniem interesu specjalnie pozytywnego, to w razie jakiegokolwiek zamieszania na świecie, kiedy siły amerykańskie będzie trzeba gdzieś zaangażować w innym miejscu globu, no to w takiej sytuacji to będzie pierwsze miejsce, które zostanie ewakuowane z amerykańskich wpływów. Zadałem ostatnio na Facebooku takie pytanie. Wyobraźmy sobie hipotetycznie taką sytuację, że jednego dnia Rosjanie atakują Polskę, Arabowie, czy na przykład Iran, atakują Izrael, a Chiny atakują Tajwan. Czyli jakby trzy
trzech sojuszników Stanów Zjednoczonych. To teraz według jakiej kolejności amerykańska armia będzie tych swoich sojuszników bronić? W moim przekonaniu pierwszym tym sojusznikiem będzie oczywiście Izrael, drugim będzie Tajwan, a dopiero trzecim będzie Polska. Powód? Dlatego, że z Izraelem Stany Zjednoczone mają bardzo ścisłe kontakty, no i nawet można powiedzieć, wielu się zastanawia, kto tutaj kim kieruje, prawda? Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Tajwan jest szczególnie istotny ze względu na, że tak powiem, otoczenie Chin, które są traktowane przez politykę amerykańską jako wróg numer jeden Stanów Zjednoczonych ze względu na ich radykalny przyrost ekonomiczny i pojawiające się coraz bardziej ambicje polityczne. A Polska jest traktowana tylko i wyłącznie jako klin pomiędzy Rosją, czy powiedzmy Wschodem, a Niemcami i Francją, a więc interesy są tylko na zasadzie negacji cudzych interesów. No i to jest ten problem, który wydaje mi się w Polsce w ogóle nie jest dostrzegany. Czyli powiedziałeś kondominium rosyjsko, kondominium niemiecko-amerykańskie, ale myślę, że jeśli Amerykanie znikną, to wypowiedź Grzegorza Brauna o kondominium rosyjsko-niemieckim chyba może się zrealizować. To znaczy, ja powiem w ten sposób. Wydaje mi się, że Rosjanie, to zresztą wynika całkowicie z ich doktryny geopolitycznej, tak zwanej doktryny Miedwiediewa, są świadomi tego, że Polska odpadła z ich sfery wpływów. I w doktrynie Miedwiediewa mamy tą rosyjską bliską zagranicę strefę wpływów w postaci krajów postradzieckich ze znaczącą rosyjską mniejszością. Polska nie spełnia żadnego z tych kryteriów. Żadnego. Myślę, że biorąc pod uwagę ilość inwestycji niemieckich tutaj w Polsce, Rosjanie są jak najbardziej jakby no pogodzeni z tym, że to jest niemiecka strefa wpływów. Jedyne, co im się tutaj nie podoba, zresztą podobnie jak zdaje się Olafowi Scholzowi, to jest to, że tutaj się Amerykanie zadomowili. Ponieważ uważają jedni i drudzy, że to jest część niemieckiej Mitteleuropy. Także myślę, że raczej jest to kwestia tego, żeby w tym kondominium nie było Amerykanów. Z kondominium przerobienie, nazwijmy to w ten sposób, na dominium jednej strony, czyli niemieckiej. Pamiętajmy, że z punktu widzenia niemieckiej gospodarki przede wszystkim i przemysłu ciężkiego, który w Niemczech ma charakter zasadniczy, to kondominium to jest nie, znaczy to dominium to jest nie tylko Polska, to jest również Czechy, Słowacja i Węgry. Jest sporo publikacji również naukowych ekonomistów na temat uzależnienia ekonomicznego tych czterech państw od gospodarki niemieckiej. Jak wiemy, na Węgrzech na przykład, które prowadzą politykę mocno antyamerykańską, Orban prowadził równocześnie politykę proniemiecką. Do tego stopnia, że niemieckie koncerny zyskały tam taki przywilej mocno niesłychany, a mianowicie taki, że mogą przymuszać węgierskich pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych i płacić im za te przymusowe godziny nadliczbowe z jakimś tam paromiesięcznym opóźnieniem. No to jest coś, co jest w ogóle jakby niezrozumiałe z punktu widzenia polskiego kodeksu pracy, jak coś takiego w ogóle można być, że kogoś zmuszać do pracy ponad wymiar pracy, prawda, i jeszcze płacić mu z opóźnieniem bez odsetek. Świadczy o tym, że jakby te cztery kraje są traktowane przez Niemców jako no, poddostawca i te cztery kraje mogłyby w jakiś sposób występować solidarnie, stanowić zagrożenie dla niemieckiej gospodarki, gdyby występowały właśnie we cztery solidarnie. W tym sensie Grupa Wyszehradzka mogłaby funkcjonować, no ale jak wiemy, Grupa Wyszehradzka chyba już nie istnieje. Od pewnego czasu, od 2,5 miesiąca razem z wojną, wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej, dlatego że Viktor Orban podjął inne decyzje geopolityczne niż pozostali trzej członkowie. Aczkolwiek ci dwaj następni, czyli Czechy i Słowacja, też się zaczynają wahać, zauważmy, dlatego że podjęły decyzję, znaczy Słowacja już wprost podjęła decyzję, że będzie płaciła za rosyjskie surowce w rublach, a Czechy się nad tą kwestią wahają. Także to świadczy o tym, że o ile jednoznacznie proamerykańskie stanowisko przyjęła Polska, Węgry przyjęły antyamerykańskie, a Czechy i Słowacja zaczynają się, że tak powiem, coraz bardziej w tej kwestii wahać, więc wypracowanie jednolitego stanowiska przez Grupę Wyszehradzką wydaje się coraz mniej możliwe. Ja zresztą powiem, uważam, że od zawsze, że Grupa Wyszehradzka
nigdy nie była, była zawsze tak naprawdę tylko pewną zabawą dyplomatów i nie stanowiła ona rzeczywistej, zwartej struktury, która mogłaby dbać o interesy tych państw, właśnie ze względów geopolitycznych, to znaczy pomiędzy Węgrami, a szczególnie Polską, istnieją zasadnicze różnice. Weźmy na przykład taki problem tej płatności za rosyjskie surowce w rublach czy w dolarach. Jak wiemy, to nie jest tak, że za te surowce trzeba płacić w rublach, w sensie przyniesienia ich w walizkach. Unia Europejska zrobiła taki, bym powiedział, myk w postaci takiej, że tam któryś bank wyznaczono, że można wpłacać pieniądze w dolarach, a one, ten bank przelicza te dolary na ruble i w rublach wypłaca Rosjanom. Pojawia się pytanie, dlaczego w takiej sytuacji Polska na przykład nie chce płacić w ten sposób, jak robią na przykład Węgrzy czy robią Słowacy, a myślą o tym ostatnio nawet Czesi. Odpowiedź jest banalnie prosta, dlatego że w ramach polityki proamerykańskiej Polska podjęła decyzję, że będzie bronić dolara jako waluty międzynarodowej. Dlaczego? Dlatego, że gdyby dolar przestał być walutą międzynarodową, to skutek tego będzie taki, że Amerykanie tego dolara wyprodukowali niesamowite ilości. On się rozchodzi pomiędzy 8 miliardów ludzi na całej Ziemi i gdyby teraz nagle dolar przestał być walutą wymienialną całego świata, no to wtedy wszystkie te dolary zaczynają wracać do Stanów Zjednoczonych. A więc z 8 miliardów ludzi, którzy nimi obracają, nagle 300 milionów zaledwie zaczęłoby tymi pieniędzmi obracać. To oczywiście oznacza, że w Stanach Zjednoczonych za pół roku mamy gigantyczną inflację. Gigantyczna inflacja oznacza, że Stany Zjednoczone musiałyby tą inflację stłumić za wszelką cenę. To zaś oznacza, no tłumienie inflacji jest zawsze bardzo proste, tylko strasznie brutalne, to znaczy poprzez radykalne zmniejszenie wydatków państwowych. Co trzeba by ciąć? Zbrojenia. I nagle pierwszy, że tak powiem, budżet militarny świata mający taką wielkość jak ponoć 9 następnych razem wziętych, na przykład trzeba by zredukować, nie wiem, o połowę albo o 2/3, żeby tą gigantyczną falę inflacyjną stłumić. No i to by oczywiście oznaczało zmierzch Stanów Zjednoczonych jako potęgi militarnej na świecie największej. No i Polska z tego powodu, prawda, zdecydowała się zerwać z rosyjskim gazem, żeby pomóc w ten sposób amerykańskiej hegemonii ekonomicznej, a wskutek tego również militarnej, politycznej nad światem zachodnim. To na sam koniec, czy istnieje jakaś możliwość pewnej zmiany w samych Niemczech, powiedzmy odejścia od tych planów imperialnych, czy to, że tak powiem, muszą zadziałać siły zewnętrzne, czy też są jakieś siły polityczne, które mogą zmienić niemieckie myślenie, bo na przykład kwestia AfD, czy ona też jest przesiąknięta imperializmem, czy nie, to jest temat moim zdaniem chyba troszkę zmistyfikowany. To znaczy ja powiem w ten sposób, zaczynając od AfD. AfD, wbrew temu co się w Polsce pada, nie jest partią opowiadającą się za destrukcją Unii Europejskiej i odtworzeniem państw narodowych. AfD sprzeciwia się pewnemu modelowi Unii Europejskiej, ale nie sprzeciwia się już na przykład modelowi zniesienia ceł, czyli stworzenia jednej, że tak powiem, systemu gospodarczego Unii Europejskiej, bo to oznaczałoby zagładę niemieckiego przemysłu ciężkiego i parę milionów bezrobotnych, recesji i tak dalej. Dlatego jakby samo źródło w tej chwili niemieckich idei imperialnych tkwi po prostu w strukturze gospodarczej. Jedyny pomysłodawca, który miał pomysł, jak to zrobić, to był, może to Państwa zaskoczy, Józef Wissarionowicz Stalin. Mało kto pamięta, że kiedy kończyła się II wojna światowa, Stalin wystąpił z takim pomysłem, żeby w Niemczech skasować wszelki przemysł i przerobić Niemców w rolników, żeby tam pasili krowy, prawda, i pszenicę siali, po to, żeby zlikwidować jakikolwiek niemiecką gospodarkę, przemysł ciężki i tak dalej. Gdyby Józef Wissarionowicz Stalin wtedy ten pomysł swój zrealizował, to prawdopodobnie niemiecki imperializm by się skończył, bo by nie było problemu nadprodukcji. I niemiecki przemysł, z tego co pamiętam, Stalin chyba chciał, żeby Niemcy nie mogły mieć przemysłu przez 25 lat. Po 25 latach pewnie by się odradzał w zupełnie już innej strukturze.
Być może, że byłaby to struktura bardziej, że tak powiem, charakterystyczna dla państwa narodowego i nie wymagająca takiego wielkiego eksportu. No i wtedy mogłoby się to zmienić. Prawda jest taka, że przy tej strukturze ekonomicznej i produkcyjnej w Niemczech, Niemcy są skazane na różnego rodzaju projekty imperialne, wielonarodowe, europejskie, prawda, i tak dalej. I to nawet nie jest kwestia tego, czy one chcą, czy nie chcą. To jest kwestia, że tak powiem, ich funkcjonowania gospodarczego. Pamiętam, że kiedyś pan Sadowski z Centrum Adama Smitha na jakimś spotkaniu powiedział, że jeśli, a również to jeden z ministrów finansów Polski stwierdził, że jeśli Unia Europejska się rozpadnie i pojawią się granice celne na granicach państw, to to oznacza wojnę. Jest taka teza. Proste pytanie, dlaczego miałoby to oznaczać wojnę? Dlatego, że granice celne oznaczają, że niemiecki przemysł ciężki, samochodowy i chemiczny nie ma gdzie eksportować swoich produktów, ponieważ nie ma gdzie eksportować swoich produktów, staje. Pojawia się w Niemczech parę milionów bezrobotnych, którzy będą domagali się, żeby rząd znalazł im pracę, a znaleźć im może tylko i wyłącznie poprzez znalezienie rynków zbytu. A żeby znaleźć rynki zbytu zagraniczne w sytuacji, kiedy istnieją granice celne, do tego potrzebna jest wojna. No cóż, no, na razie mamy wojnę z drugiej strony i oby nie doszło do tego scenariusza, o którym przed chwilą wspomniałeś, bo to mogłoby być dla nas szczególnie nieciekawe, no ale... Ale to już na całe szczęście jest dość odległa wizja i na tym chyba nasze rozważania zakończymy. Ja zawsze też patrzę mimo wszystko na długość nagrania, bo doświadczenie mówi, że nie może być za krótkie, ale nie może być też za długie. Więc kończymy. Moim Państwa gościem był profesor Adam Wieromski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i na koniec, inaczej niż to zwykle robię, oczywiście oprócz próśb o lajki, komentarze i subskrypcje, wsparcie kanału, również mały blok reklamowy. Blok reklamowy książek, które są do nabycia w linku pod filmem. Książka naszego dzisiejszego gościa Sojusz Ekstremów w epoce globalizacji. Dwie książki wspólne profesora Adama Wieromskiego z jego szanowną małżonką. Nowoczesność, nacjonalizm, naród europejski i państwo narodowe i jego wrogowie. No i książka już autorstwa pani Magdaleny Ziętek-Wieromskiej Imperium Klausa Schwaba. Wszystko do nabycia również u nas. Zachęcam do zapoznania się i do nabywania. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w kolejnych programach.